Cześć, tutaj Ola, witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em do końca tego roku prawdopodobnie, albo z TBR-em na jesień, w sumie nie do końca jeszcze wiem z TBR-em na jaki okres, ale to wyjdzie w praniu tak naprawdę. W każdym razie ostatni odcinek, jaki pojawił się na moim kanale, czyli wypełnianie TBR na 2024 rok, wyczytywanie tych książek z tej listy 24 książek na 2024 rok był takim trochę wstępem, takim filmem przygotowawczym do tego, abym mogła nagrać dla Was ten film. Zresztą mówiłam o tym właśnie na początku tamtego filmu, więc jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia, ale teraz przejdźmy już do treści właściwej, czyli do książek, które bardzo chciałabym przeczytać w zbliżających się miesiącach, w nadchodzącym czasie, no do końca roku, tak jak mówię, bądź też nawet może i tej jesieni, jeśli udałoby mi się po nie sięgnąć jak najszybciej. Książek przygotowałam sobie tutaj 15 i część z nich pojawiała się już u mnie w jakichś innych TBR-ach. Nawet w tej liście 24 książek na 2024 rok, kilka z nich, chyba dwie, się tutaj powtórzą, a reszta to książki, o których jeszcze za dużo chyba tutaj nie mówiłam. Oczywiście to jest tylko TBR, więc ja tych książek w większości jeszcze nie znam i gdzieś tam niewiele informacji poza opisem o nich gdzieś tam mam, więc będę starała się mówić jak najbardziej koherentnie, ale no znowu jest to po prostu TBR, moje plany, więc no oczywiście nie za wiele o tych książkach nadal wiem. Nie rozgaduję się i zaczynam. Pierwsza książka, jaką sobie wypisałam, to Tajemna historia. I tak wreszcie uważam, że to jest ten moment, w którym po tą książkę sięgnę. Zresztą było mi polecone, abym tą książkę właśnie najlepiej przeczytała już jesienią i kiedy zacznę też studia, dlatego że to jest książka z tym motywem Dark Academia, więc wydaje mi się, że nie ma lepszego okresu jak właśnie jesień, no a jeszcze jak ja będę studentką, a tutaj główni bohaterowie właśnie również są no, studentami, tak? To wydaje mi się, że będzie to idealne połączenie, idealne kombo, no vibe po prostu niesamowity i czuję, że to jest, mówię, właśnie mój moment, ten rok, to będzie ten rok, kiedy przeczytam tę jedną historię i zapoznam się z twórczością Donny Tartt, no naprawdę niesamowicie chcę się wreszcie z tą historią zapoznać. Książka kolejna to coś, co będzie moim rereadem, tak naprawdę dwa reready teraz Wam mogę pokazać. Dlatego, że pierwszy z nich to Dziwne losy Jane Eyre, to jest książka, którą ja już miałam okazję właśnie czytać. Było to nieco ponad 2 lata temu i chciałabym po prostu zobaczyć, czy po latach ta historia, która wtedy zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie, bardzo polubiłam się z główną bohaterką, ten klimat właśnie XIX-wieczny, to coś, co w tej książce gdzieś tam mocno do mnie przemówiło, no mówię, sama bohaterka Jane, chyba której nikomu nie trzeba przedstawiać, kobieta pełna takiej werwy, samozapału, aby coś zmienić w swoim życiu i aby nie iść takim utartym schematem, tylko sama wytyczać sobie swoją życiową ścieżkę, a jak wiadomo, w tamtym czasie dla kobiet no, nie było to za bardzo możliwe. Ja do tej kobiety zapałam, mówię, bardzo dużą taką sympatią i chciałabym ponownie, mówię, sprawdzić, jak też po tych 2 latach, też jakby nie było po dużej ilości przeczytanych książek, jak ta historia spodoba mi się po raz kolejne. I następnie coś, co jestem pewna, że nadal będę pałała tej książki ogromną sympatią, tylko że teraz chciałabym zapoznać się z tym tytułem w papierze, dlatego że wcześniej miałam okazję tej książki słuchać w audiobooku, a mówię oczywiście o Frankensteinie i uwaga, tą książkę będę czytała już bardzo, bardzo niedługo i to jest pewne, dlatego że jestem umówiona z moim kolegą na reread, w sensie na body reading tej książki. To będzie mój reread, on będzie ją czytał pierwszy raz, więc też fajne doświadczenie. Po pierwsze, że mówię, jedna osoba, która tą książkę już zna, a plus body reading, więc no fantastycznie po prostu. No a co więcej, też wydaje mi się, że aura właśnie jesienna, to fantastyczny klimat, to fantastyczny po prostu moment, aby się za tą historię zabrać. Ponownie myślę, że Frankensteina wszyscy dobrze znają, ale powtórzę to po raz kolejny, dlatego że mówiłam już o tym na kanale. Ten wizerunek Frankensteina, tego potwora, którego gdzieś tam znamy z mediów i z po prostu popkultury, nie do końca jest spójny z faktyczną jego wersją, tym pierwowzorem, który został nam zaprezentowany przez Mary Shelley w tej też książce. Więc ja Wam ją naprawdę niezwykle polecam i już nie mogę zaczekać, kiedy będę mogła z tym tekstem obcować po raz kolejny.
I następnie coś również, wydaje mi się, że w ogóle klasyka, to jest gatunek, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, czy klasyka to nie jest gatunek, ale że klasykę najlepiej jest chyba czytać właśnie jesienią. Nie wiem, jakoś tak ten vibe jesienny, wydaje mi się, że idealnie wpasowuje się właśnie w te utwory klasyczne. Ja od naprawdę długiego czasu bardzo mocno chodzi za mną Fiodor Dostojewski, ten autor, i chciałabym coś od niego bardzo mocno przeczytać. Ja Zbrodni i kary, no przyznam się bez bicia, że nie czytałam w całości, w sensie znam koncept, oczywiście pisałam maturę, więc było mi to potrzebne, niezbędne tak naprawdę, no ale samego tekstu nigdy nie przeczytałam. Niemniej jednak jest to bardzo opasła powieść, dlatego jako taki pierwszy utwór, gdzie będę mogła obcować z całym jego tekstem, wybrałam sobie, chyba to jest opowiadanie w ogóle, Białe noce. Nie za bardzo wiem, o czym jest ta książka, ale została mi ona polecona bardzo mocno przez Arka, Ostatnie Słowo, więc liczę, że będzie to coś, w czym się zakocham. Słyszałam niezwykle pozytywne opinie właśnie o pióru tego autora. No i liczę, że mówię, będę kolejną osobą, która zostanie przez nie oczarowana. Następnie dwa zbiory opowiadań w tym klimacie takim grozy, horrorowym, ponieważ znowu, no, jaki inny sezon niż ten spooky, halloweenowy sezon nadaje się lepiej do czytania właśnie horrorów, opowiadań czy tam powieści grozy. No, wydaje mi się, że jesień pasuje tutaj idealnie. Na pewno się ze mną zgodzicie. I Gąsienica to zbiór opowiadań od wydawnictwa Tajfuny, który ja mam już na swojej liście do przeczytania od niepamiętnych czasów. Dużo już było takich momentów, że myślałam, że się za niego zabiorę i coś zawsze gdzieś mnie blokowało, dlatego daję sobie taki trochę wręcz przymus. Nie wiem, czy mogę wziąć nagrywając ten film, bo ja już mówiłam o tej książce w innych TBR-ach, pamiętam. No i jeszcze nie została ona przeze mnie przeczytana, ale naprawdę zmuście mnie do tego, żebym to przeczytała. Ja jestem pewna, że one mi się spodobają, bo no, uwielbiam opowiadania grozy, plus ta taka specyfika właśnie Azji, może specyfika utworów pochodzących z tamtego rejonu świata gdzieś bardzo do mnie przemawia, i ta ich dziwność, właśnie ekscentryczność, to coś, co mocno lubię. No i w tym klimacie też takim właśnie grozy to połączenie, no, dla mnie jest genialne. Było już kilka, na przykład ten zbiór opowiadań Grobowa Cisza, Szałupny Zgiełk, to zbiór opowiadań, który naprawdę niezwykle, niezwykle lubię, i tutaj liczę na powtórkę z rozrywki, jeśli mogę tak powiedzieć, że no również będzie to coś, co mnie przestraszy, zaskoczy i co po prostu pokocham. I drugi zbiór opowiadań to coś, czego w sumie nie planowałam jakoś bardzo czytać, natomiast oglądając film Doktor Bóg, Nicoli oraz Izy, Książkowej Baby. Iza tam właśnie o tej książce mówiła, o tym zbiorze opowiadań tak naprawdę, dlatego że jest to chyba jej ulubiony zbiór opowiadań. A mam tutaj na myśli Domy i inne duchy autorstwa Marty Bian. I tak, ja czytałam już chyba trzy książki z tej autorki i dwie z nich mi się nie podobały, te książki młodzieżowe. Melodia Mgieł Dziennych, jestem wielką fanką. Natomiast Iza powiedziała takie zdanie, że właśnie nawet osoby, które nie lubią Marty Bian w tym młodzieżowym wydaniu, ten zbiór opowiadań mogą pokochać, dlatego że to jest coś zupełnie innego, i zgodzę się z tym, że Marta Bian dobrze wypada właśnie w tym klimacie grozy, w horrorze, że to jest coś, co potrafi tworzyć najlepiej, dlatego liczę mocno, że w tym przypadku polubię się z tą autorką i że będzie teraz 2-2, jeśli chodzi o to, co mi się od niej podobało, a co niekoniecznie. Tak trochę będziemy sobie skakać, dlatego że mówiłam wcześniej o tych klasykach i zapomniałam tutaj wspomnieć, bo mam przygotowane też, mam po prostu w wersji fizycznej, a tych książek mimo wszystko dużo nie ma. Kozioł ofiarny. To jest książka, którą mam na swojej półce chyba najdłużej ze wszystkich książek, jakie mam ogólnie, no i jest nadal, jeśli chodzi o książki nieprzeczytane. To jest książka Dafny de Mouillet. Ja co prawda ostatnio czytałam Rebekę i nie stałam się jej największą fanką, natomiast dużo osób, też z mojego bliskiego otoczenia, bo i moja mama, i moja przyjaciółka, mówiły, że Kozioł ofiarny w ich
gdzieś w mniemaniu, jest dużo lepszy niż Rebeka, więc pokładam w tej książce duże nadzieje. Wiem, że tutaj mamy koncept dwóch mężczyzn, którzy zamieniają się w jakiś sposób życiami, coś takiego, więc brzmi to dla mnie bardzo intrygująco, plus no właśnie ten klimat wiktoriański to jest coś, co jednak w tych książkach Daphne de Maurier mnie urzeka, gdzieś tam jak już to same historie mnie trochę nudzą i to one gdzieś to są tym minusem, że tak powiem, na przestrzeni potem tej mojej recenzji. Natomiast no, tutaj historia zapowiada się bardzo ciekawie, klimat, mówię, jestem pewna, że będzie udany, że tak powiem. Także, no cóż, oby została ta książka wreszcie przeczytana. I następnie Middlesex, to książka akurat też z tej puli 24 książek na 2024 rok. Ja mam już ją na swojej półce również naprawdę, naprawdę długo. Tego autora czytałam Przekleństwa niewinności i niezwykle lubię tą książkę. Jest ona o chyba pięciu siostrach samobójczych, w sensie chodzi mi, czy ich liczba to pięć sióstr samobójczyń, ale dobra, nieważne. Ta książka wiem, że opowiada o sobie, bo nie wiem na początku jakiej jest płci. W każdym razie mamy tutaj właśnie główną osobę bohaterską, która faktycznie tak biologicznie ma dwie płcie. Więc no bardzo ciekawy koncept. Plus ta książka została nagrodzona Pulitzerem i też to wydanie w ogóle mi się bardzo podoba. Także no ponownie chciałabym wyczytywać to, co mam na swoich półkach, no a tym bardziej, że koncept, mówię, mega mnie do siebie przekonuje. I teraz dwie książki autorek, które absolutnie ubóstwiam. W ogóle chciałabym nagrać taki odcinek, gdzie czytam właśnie inną książkę autora bądź autorki, którą inną pozycję bardzo lubię i są to na przykład Akty desperacji, dlatego że inna książka Megan Nolan, a mianowicie Zwykłe ludzkie ułomności, to jest jedna z najlepszych książek, jakie w tym roku przeczytałam, więc liczę, że Akty desperacji, no również mówię o tej samej irlandzkiej wybitnej pisarki, przypadną mi do gustu. Co prawda wiem, że to jest książka w nieco innym klimacie, bo bardziej w tym Sally Rooney-owskim vibe'ie, no ale ja Sally Rooney również kocham całym sercem, więc więc tak, liczę, że ta książka również gdzieś tam wpasuje się w moje gusta czytelnicze. Plus historia o toksycznej relacji, no to coś, o czym ja po prostu kocham czytać, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. I zostając właśnie przy tym pomyśle na film, że tak powiem, no ale ogólnie bardzo tę książkę chciałam przeczytać, Umiłowana od Toni Morrison. Nie tak dawno miałam wielką przyjemność tak naprawdę czytać Najbardziej niebieskie oko i niezwykła wrażliwość, piękne pióro, po prostu no tak urzekające mnie sprawiło, że no po prostu wiem, że chciałabym przeczytać wszystko od tej autorki, co tylko gdzieś zostało wydane kiedykolwiek. I u nas właśnie w Polsce mamy dostępną drugą książkę tej autorki, czyli Umiłowana. Nie mam pojęcia, o czym jest ta książka, szczerze Wam powiem, ale po prostu sam fakt tego, że napisała ją Toni Morrison, jest dla mnie wystarczającym potwierdzeniem, że niezwykle chcę się z tą historią zapoznać. I następnie coś, co ma swoją premierę jutro, jest to Lady Macbeth Evy Reid. Historia samej tytułowej Lady Macbeth. Ja Macbetha w twórczości oczywiście Williama Szekspira naprawdę bardzo lubię. Jest to jeden z moich ulubionych dramatów, jeden w ogóle też moich ulubionych lektur szkolnych. No i sama postać Lady Macbeth również mnie intryguje. Cieszę się, że właśnie możemy mieć tą historię opowiedzianą z jakiejś innej perspektywy. No oczywiście jest to znaczy fikcja, no Macbeth też jest fikcją, tak, ale wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. Też ta książka właśnie w takim mrocznym wydaniu, bardzo mnie intryguje. Bardzo chcę sobie ją zamówić, no mówię, jutro, kiedy Wy ten film widzicie, no to już ta książka jest dostępna na rynku, ale 25 września ma ona swoją polską premierę. Jest to w ogóle jeden z tytułów, na których w tym roku czekałam najmocniej, więc no już zacieram po prostu rączki. I następnie Pszczoły i grom w oddali. To jest książka wydana przez w tej serii z Żurawiem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. I mi ta książka rzuciła się bardzo mocno w oczy, kiedy byłyśmy z moją przyjaciółką Mają na tym wyjeździe pociągowym, ja to tak nazywam w skrócie.
po prostu w tych trzech krajach, w Berlinie, w tych trzech miastach, Berlinie, Pradze oraz w Wiedniu. I tam w, tak naprawdę, jak byłyśmy w każdej księgarni tak naprawdę, to ta książka była ustawiona jako bestseller i niezwykle mnie ciekawił ten opis i dobrze, że sobie właśnie sprawdziłam na Goodreadsie, że ona jest dostępna u nas w Polsce, bo no właśnie mówię, na tych okładkach zagranicznych, które też w ogóle są dużo ładniejsze, tutaj przyznam, niż ta nasza polska, niestety, przynajmniej w mojej ocenie. Mówię, było wszędzie w tych okładkach napisane, że międzynarodowy bestseller, no i mówię, sam opis też niezwykle mnie do siebie zachęcił. Tam mamy jakąś dwójkę kochanków, w których życiach bardzo istotna jest muzyka, jakiś konkurs w ogóle pianistyczny. Nie pamiętam dużo więcej, ale to wystarczyło, żeby mnie do tej książki niezwykle zachęcić. Kolejno, Poszukiwaniu istoty czasu, Ruth Ozeki. I w ogóle to jest autorka, która za granicą mam wrażenie, że jest chyba mocno popularna. W ogóle te książki właśnie, ja dowiedziałam się o istnieniu tej autorki właśnie chyba na targach książki w ogóle, kiedy rzuciły mi się w oczy piękne wydania tej też kobiety książek zagraniczne właśnie w języku angielskim. Bardzo w ogóle chciałam je sobie kupić. Natomiast to, jaki one miały malutki druk, niezwykle mnie od nich odrzuciło, chociaż nadal nie mogę się na te okładki napatrzeć i bardzo bym je chciała, ale ja wiem, że po prostu nie podołam, nie dość, że to będzie, wiecie, w języku angielskim, to już taki mały druczek, no na pewno gdzieś tam bym to porzuciła, a o tej książce słyszałam niezwykle pozytywne opinie, a ona jest dostępna właśnie u nas w Polsce, tylko że, czy może tak, była dostępna, bo na chwilę obecną nie jest. Na chwilę obecną ciężko jest ją zdobyć, natomiast widziałam, że w bibliotekach w Poznaniu jest, więc mam nadzieję, że uda mi się ją wypożyczyć i się z nią zapoznać. Tutaj wierzymy historię jakiejś dziewczynki z bodajże Japonii, która jest bardzo mocno związana ze swoją babcią. To jest taka mocno poruszająca historia, ale też nie wszystko jest książka drogi, bo z drugiej strony to by mnie mogło odrzucać, bo ja nie jestem fanką powieści drogi, ale ten opis miał coś takiego wrażliwego w sobie, że bardzo mnie zachęcił. Wiem, że ona ma poznawać jakieś, nie wiem, czy ta babcia nie zmarła i ona ma teraz poznawać historię właśnie swoich przodków, swojej babci. To ma być jakieś mocno poruszające, ale też bardzo frapujące i wciągające. Ta książka ma bardzo wysokie opinie, ale no mówię, dużo więcej nie pamiętam, więc na tym może zakończę. I dwa ostatnie tytuły, Jonathan Strange i Pan Norrell. To jest wielka książka, wielkie tłumiszcze, ale jakże pięknie wydane. Jestem po prostu fanką tego naszego polskiego wydania. Zresztą zagraniczne też są bardzo ładne, natomiast to u nas w Polsce, to jest chyba wydawnictwo MAK, jest absolutnie oszałamiające. Nie mogę się na nie napatrzeć zawsze w księgarni i no na pewno sobie kupię swoje, nie powstrzymam się, no bo po prostu, mówię, jest cudowne. Sama historia też wydaje mi się, że idealnie pasuje się w ten vibe jesieni czy też zimy, bo to jest książka fantasy. Też wydaje mi się, że właśnie fantastyka najlepiej czas w tym okresie. Ja co prawda, jak wiecie, to nie jest mój ulubiony gatunek i ja raczej po niego nie sięgam. Już się z tym pogodziłam, że raczej nie wiem, czy kiedyś do niego wrócę. Na razie nie planuję, ale właśnie jeśli chodzi o tą książkę, to jakoś tak mocno czuję się do niej zachęcona, chociażby przez sam fakt tego, że to się dzieje w Londynie, magicznym Londynie. Ja bardzo bym chciała do Londynu polecieć, naprawdę od pewnego czasu to jest takie wielkie po prostu moje marzenie. W sensie cel, bo jakby to się wydarzy na pewno w nie tak długiej przyszłości, ale taki klimat właśnie wiktoriański, takiego Londynu XIX-wiecznego, jakiś chłopak, który uczy się właśnie magii u tego pana Norrella. I też wiem, że ta historia jest taka mocno humorystyczna, ten humor jest taki trochę rubaszny. Nie wiem, czy to jest z drugiej strony coś, co mnie jakoś mocno zachęca, ale chociażby Agacia z kanału Subiektywnie też się o tej książce bardzo pozytywnie wypowiadała, ona ją teraz w ogóle czyta, z tego co mi się wydaje. I, no i to wydanie jest piękne i te opinie o niej, no i mówię, ta sama historia, ten klimat, ta magia w tym wiktoriańskim Londynie, no bardzo mnie to przekonuje. Też wiem, że w ogóle jest serial, więc też bym się chciała z nim zapoznać, jeśli przeczytałam faktycznie tą książkę. No i też tak na takie długie właśnie zimowe, jesienne wieczory, takie wielkie to miszcze, czytać, nie wiem, jakoś tak pod kocykiem. Pasuje mi to do siebie, pasuje. I książka już ostatnia, mianowicie Buszujący w zbożu. Teraz mrugam okiem,
kolega, do którego mrugam okiem, bierze to do niego. W każdym razie, jeśli oglądaliście jeden z moich ostatnich filmów, ile czytam realistycznie w ciągu tygodnia, tam czytałam inną książkę tego autora, mianowicie Franny i Zoe. To były tak naprawdę dwa opowiadania, które zmiotły mnie z planszy. Ich wielka inteligencja. Po prostu ja, czytając ten tekst, chłonąc tę historię i właśnie też ten język, czułam się, że czytam coś tak elokwentnego, coś tak dobrego, że bardzo bym chciała kontynuować swoją przygodę z tym autorem. I w momencie, kiedy ja czytałam tą książkę, kiedy też ją właśnie skończyłam, to dzieliłam się swoimi wrażeniami właśnie z takim moim kolegą i on zaczął czytać tą drugą książkę tego autora, tak naprawdę taką, znaczy drugą, no to pewnie więcej książek. W każdym razie chodzi mi właśnie o Buszującego w zbożu. Wydaje mi się, że to jest właśnie też najpopularniejsza książka tego autora, Salingera, pamiętam nazwisko. No i to też jest taki klasyk, jakby nie było, bo mimo tego, że ja nie wiem, o czym ta książka jest w ogóle, on tam niby mówił, że mamy głównego bohatera chyba, który gdzieś tam tak buszuje w Nowym Jorku i to jest chyba właśnie zboże, to jest aluzja Nowego Jorku, jeśli się nie mylę. W każdym razie kazał mi ją przeczytać, no i mówię, ja czuję się bardzo zachęcona też do tego, aby kontynuować swoją przygodę z tym autorem i żeby móc, mówię, ponownie mieć to wybitne uczucie obcowania z tak genialnym, tak inteligentnym, tak błyskotliwym, przenikliwym, po prostu fantastycznym słowem, tekstem. Także Buszujący w zbożu to ostatnia książka, którą zaplanowałam sobie do czytania do końca tego roku. Nie wiem, mówię, na najbliższy czas po prostu. Także tak, dajcie mi znać, jak prezentują się Wasze plany czytelnicze. Czy czytaliście którąś z tych książek, o których Wam dzisiaj tutaj powiedziałam? Jeśli tak, to koniecznie podzielcie się swoją opinią o nich w komentarzu. I ode mnie to już by było tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!